Witam Państwa serdecznie. Chciałbym Państwu przedstawić mój kolejny produkt, który nazywa się P3 Probiomineral. Jest to mieszanka krzemonośnych minerałów, które zostały przefermentowane przez 14 szczepów probiotycznych przez okres kilku miesięcy. Po procesie fermentacji my taki produkt suszymy, mielimy, pakujemy i przeznaczamy go do Państwa dyspozycji. Jak nim dysponować, to Państwu za chwilę powiem. Taki produkt jest dla Państwa przeznaczany jako forma do szerokiego zastosowania. Po pierwsze, ten produkt my pijemy łącząc go z PBN-em, a więc z rana do półlitrowego kubka ciepłej wody wsypujemy pół rzeczki PBN-u i pół rzeczki P3. Do tego dodajemy nieco odrobinę soli grubej kłodawskiej, jak również i pieprzu kajeny. I otrzymujemy w taką formę odżywczo oczyszczającą, która jest nam niezbędna każdego ranka, po to byśmy mogli właściwie zacząć dzień. My robimy to w ten sposób, że z rana wypijamy co najmniej 2-3 szklanki płynów. Dlaczego? Bo musimy odpowiednio przygotować organizm do przyjęcia jakiejkolwiek formy posiłku. Czyli pierwsza nasza szklanka to jest pół łyżeczki sody oczyszczonej, zalane najpierw wrzątkiem, a następnie dolana woda z filtra, ale całość wypijamy jako wodę ciepłą, tak trzeba regulować wodami. Druga szklanka to jest właśnie mieszanka probiominerałów, naszych doskonałych, powiedziałbym, produktów, które zyskują coraz większą akceptację. Pół łyżeczki profilaktycznie. To jest pół łyżeczki PBM-u, pół łyżeczki P3, jak również odrobinę soli grubej kłodawskiej i na czubek łyżeczki odrobina pieprzu kajeny. Pieprz kajeny z najlepszego źródła, a więc najlepiej ze sklepów indyjskich, które mają pieprz kajeny o najwyższym wskaźniku pieczenia, który działa jak znakomicie w kierunku profilaktyki chorób serca, jak również profilaktyki onkologicznej. Po wypiciu takich dwóch kubków możemy sami odczuć, że jesteśmy tak, jakbyśmy spożyli pół posiłku. Jesteśmy odżywieni, nakarmieni, bo mamy również i energetykę bardzo mocną z tego produktu, jak również i po pewnym czasie zdetoksykowani. W związku z tym produkt ten, pamiętajmy, jest naszym świetnym, powiedziałbym, dostawcą i minerałów, i formy oczyszczania, formy regulacji pH, usuwania metali, toksyn środowiskowych i wszelkich metabolitów, bakterii niepożądanych, które wtedy nie stanowią depozytów na wątrobie, bo wątroba też jest traktowana probiominerałami i podnoszona jest jej, powiedziałbym, kondycja, jak również i nerki, o które musimy dbać całe życie, bo wszystkim na jesieni życia dają o sobie znać w różnej postaci. Także PBEP3 jest produktem, który odbudowuje naszą matrycę krzemową, wpływa znakomicie na produkcję tkanki łącznej, a więc kolagenu ustrojowego. Dalej usuwa metale ciężkie, tak jak powiedziałem, i wszelkiego rodzaju toksyny. Poprawa matrycy krzemowej czym się manifestuje? Ano tym, że mamy lepszą pamięć, osiągamy lepszą błyskotliwość umysłu, szybszy czas reakcji, lepsza nauka i dedykacja dla sportowców i osób, które pracują fizycznie. Jeżeli będziemy pili PBM razem z P3, to pamiętajmy, że również będziemy mieli pewną formę ochrony, korzystając z dóbr technologii, a więc z komputera, jak również z telefonu komórkowego. Bo mamy artykuł od profesora Siergieja Batieczki, w którym szwedzcy uczeni opisali, jakim dobrodziejstwem w cudzysłowie dodatkowo jest nasz telefon komórkowy, jak i komputer. 100 mikrotesli emituje strumień magnetyczny, w wysokości 100 mikrotesli emituje komputer. Permanentnie przebywa się wolno w strumieniu o wysokości 0,2. Natomiast telefon
komórkowy emituje 50 mikrotesli. I jak profesor powiedział, jest to dużo bardziej szkodliwe niż picie alkoholu w wieku młodzieńczym. Taka następuje kumulacja szkodliwości nowych technologii. A więc, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie, pamiętajmy o detoksykacji. Do tego służy nam zakres czynności pielęgnacyjnych, który ja opracowałem, który służy dzieciom w, powiedziałbym, obciążonych autyzmem i nie tylko, oraz osób, które pracują w szkodliwych warunkach. To są w szkodliwych warunkach, to są spawacze, to są lakiernicy, osoby, które zajmują się kosmetologią, fryzjerzy, kosmetycy, więc i w inne zawody, które środki ochrony roślin, kontakt z chemią przemysłową, to są wszystko zawody, które powodują deponowanie metali ciężkich, toksyn różnego typu na wątrobie, na nerkach i te, powiedziałbym, obciążenia trzeba na bieżąco usuwać. Dlatego sugerujemy, aby zwrócić bardzo szczególną uwagę na ten oto produkt, bo on będzie nam potrzebny zarówno przy różnego typu kontuzjach, złamaniach, powiedziałbym, problemach ogólnie zdrowotnych, jak również po różnego typu wypadkach przy pracy samochodowych i tak dalej. Żebyśmy mogli się starannie odbudować, nam jest wszędzie potrzebny krzem. I taka forma krzemu w postaci minerałów krzemowych przefermentowanych, a po fermentacji tutaj jest zawartość soli mineralnych i aminokwasów jako metabolitów bakterii. I te sole mineralne są znakomitą odżywką dla naszych komórek, jak również znakomitą formą regeneracyjną dla naszych tkanek. W związku z tym pamiętajmy o dobrodziejstwie P3, bo ma on nieograniczone możliwości. Dosłownie, wszędzie poszukujemy krzemu, ale krzemu o najwyższym wskaźniku przyswajalności, a jednocześnie takiego, który przy okazji oczyści nasze środowisko, żeby ta forma, którą wprowadzamy na czystą przestrzeń, mogła przyspieszyć regenerację. Więc P3 dodajemy również do mleczka DMSO i to działa jeszcze skuteczniej. To byłoby tyle na temat naszego probiominerału P3. Kolejnym produktem, który chciałbym Państwu omówić, jest produkt P3MS. Czyli ja potraktowałem produkt P3 jako podstawowy, a teraz dodajemy odpowiednich form specjalistycznych, które poprawią nam, że tak powiem, komfort życia. Tutaj został dodany homeopat w postaci Mercurius solubilis, który to wpływa na dwa kierunki znacząco. Po pierwsze, podnosi naszą odporność i na tą okoliczność mamy badania kliniczne, które zostały wykonane w Odessie, zostały wykonane w Uniwersytecie Medycznym, w ośrodkach rehabilitacyjno-sanatoryjnych na dzieciach w wieku 7-14 lat i osiągnięto tutaj znakomity rezultat, bo rzeczywiście podniesiono tą odporność i u dzieci, które mają infekcje górnych dróg oddechowych oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli, sprawdzono ten produkt i dał on bardzo dobre wyniki. Więc pamiętajmy, że P3MS to jest produkt, który stosujemy jako formę natychmiastową przy pierwszych objawach infekcji, jak również do usuwania metali ciężkich, w tym rtęci. Też znakomite efekty osiągamy. A więc ten produkt zawiera się również w naszym zakresie czynności pielęgnacyjnych, który służy zarówno dzieciom z objawami autystycznymi, jak również z różnymi efektami po produktach leczniczych oraz osobom pracującym w warunkach szkodliwych. Ten produkt, czyli P3MS, powinien być w naszej apteczce jako tak zwana gaśnica. Gaśnica na różnego typu infekcje górnych dróg oddechowych, ale nie tylko, bo jeżeli mamy problemy żołądkowe, również poradzimy sobie z tym znakomicie. Wiele osób, które podróżują po świecie, powiedziało mi, że posiadanie ze sobą formy P3MS
i PBM jest znakomitym panaceum na zmianę flory na innych kontynentach, jak również na toksyczne jedzenie. A chemiczne jedzenie występuje na naszym kontynencie w wielu krajach, gdzie tego nie przestrzegamy, a jemy odruchowo, mówiąc kolokwialnie, bo spożywamy w barach, w punktach szybkiej obsługi różnego typu posiłki i w celu, powiedzmy, nie inaczej, zapobiegania objawom zatrucia czy przeciążenia jeli żołądka, proponujemy, żeby przed spożyciem obcego posiłku, niekontrolowanego, spożyć pół szklanki wody, do którego dodamy pół rzeczki PBM i pół rzeczki P3. I jeżeli zrobimy to pół godziny, godzinę wcześniej, to przygotujemy nasz organizm na przyjęcie takiego posiłku i będzie to prawdopodobnie forma bezobjawowa i nawet jeżeli nie wystąpią objawy, to będzie skuteczna detoksykacja form, które zostały tam zawarte, a nie są dla nas pożądane. Także duże zainteresowanie jest naszymi produktami u osób, które mieszkają i pracują, czy to jest w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, Francji, Włoszech i wielu innych miejscach, również w USA. Mój kolega, który mieszka w USA, ma syna, który bardzo dużo spożywa takich posiłków. Nagle chce mu się jeść, idzie do baru, prawda, są to chipsy, chickeny i inne wynalazki i ma zespół jelita wrażliwego. I powiedział mi kolega taką obserwację, jeżeli przed posiłkiem spożyje sobie właśnie taką mieszankę, nieco PBM-u po pół łyżeczki, czyli na szklankę wody, to trawi taki posiłek dobrze i nie boli go brzuch. Potraktujmy to poważnie, bo z żywnością dzieje się źle, na to nie ma wpływu żadna jednostka, te produkty będą występowały coraz częściej i nie liczmy na to, że jakieś, prawda, powołają się jednostki, które nam to wykluczą. Tego nie będzie, to my musimy o to zadbać i na tą okoliczność sugeruję Państwu, abyście systematycznie korzystali z naszych dobrodziejstw, bo one zapobiegną i zbudują w Państwu dużo większą odporność. A ponadto żywmy się zdrowo, szukajmy rolników, którzy uprawiają rośliny w sposób znakomity lub sami wykonujmy to, bo nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, a wrócę. Nasz PBM to jest zaprawa probiotyczna do nasion. Znakomity produkt, który produkuje nam super żywność. Jeżeli chcemy otrzymać żywność, czyli nasze nasionka na naszej działce mają wyprodukować albo inaczej wbudować w roślinę więcej krzemu, dodajmy nieco do zaprawy probiotycznej do nasion takiej oto formy, czyli P3, może nie MS, ale P3. Co poprzez, powiedziałbym, kolejne fazy rozwoju rośliny pozwoli nam na osiągnięcie rośliny wysokokrzemowej, jak i również rośliny, która będzie mocna i posiadała całą paletę minerałów, czyli naszych form odżywczych. Dziękuję bardzo za ten produkt. Chciałbym Państwu przedstawić nasz najnowszy produkt. To jest krzem, połączenie krzemu z bursztynem. Nad tym produktem pochyliło się wielu ludzi, bo stwierdzili, że takie połączenie jest absolutnie unikalne w skali światowej i dające nam ogromną przestrzeń do tego, żebyśmy mogli oczyścić się, wbudować jony krzemowe, jony wodorowe, ustabilizować nasz wskaźnik redox, co zostało podkreślone w badaniach naukowych. Jest to stabilizator wskaźnika redox, jest to forma, która znakomicie będzie działała w przypadku chorób hormonalnych, znakomicie działa na układ endokrynologiczny, a więc dla pań. I tutaj sugerowany jest dodatek P3J zarówno do mleczka kosmetyczno oczyszczającego, jak również do mleczka DMSO dla osób, które mają problemy z tarczycą. My wtedy wykonujemy mleczko DMSO i takim mleczkiem smarujemy sobie okolice tarczycy, okolice oskrzeli, a więc sugestia dla osób, które palą, mają problemy z oskrzelami. Robiłem próby. Proszę Państwa,
Smarowałem się, to nie ja, smarowała się osoba, która pali papierosy mleczkiem z zastosowaniem P3J, a więc powiedzmy łyżeczka PBM-u i łyżeczka P3J na niewielką ilość wody i do tego dodatek DMSO i smarowała sobie łuk oskrzelowy. I dało to wynik bardzo podobny do tego, jakbyśmy się inhalowali generatorem wodoru. A to już jest osiągnięcie. I uważam, że warto na to zwrócić uwagę. A więc oskrzela, płuca, jak również i tarczyca. Te miejsca potrzebują naszego mleczka, które zawiera P3J. Dodatkowo jest to cudowna forma, o której dostaję wiele zgłoszeń, do wykonywania lewatywy oraz irygacji. Jeżeli mamy problemy jelitowe, róbmy sobie lewatywę z P3J. Jeżeli mamy problemy ginekologiczne, jeżeli mamy problemy, no powiedzmy, że tylko ginekologiczne na razie, to róbmy sobie lewatywę, nie lewatywę, a irygację z P3J. Zobaczycie, panie, jakie będą efekty. A dodatkowo aplikacje też i na prostatę. Także suma summarum, produkt jest cały czas odkrywany i są robione dodatkowe, liczne badania. Ja chcę tylko powiedzieć o jednym badaniu, które na pewno zostanie ujawnione w kolejnym nagraniu o P3J, bo profesor Batieczko, który bada wnikliwie każdy nasz produkt, wysłał pewne ilości P3J i PBM-u do Uniwersytetu Medycznego w Odessie, do swoich wychowanków, którzy dzisiaj są profesorami i docentami. I nie zrobili badania po swojemu. Zarejestrowali te badania w rejestrze badań naukowych Uniwersytetu Medycznego w Odessie, a zrobili coś takiego. Na bazie wody ozonowanej dodano PBM, nieco PBM-u i P3 i podano chorym w 11 kierunkach chorób. I wszędzie osiągnięto znakomity efekt. Nie chcę mówić, jak znakomite i w jakich kierunkach. Proszę być cierpliwym, a w ciągu, myślę, pół roku ujawnimy te szczegóły badań, bo muszę to otrzymać, będzie to w języku rosyjskim, muszę to przetłumaczyć, a następnie zostanie powiedziałbym, w formie tekstowej ulokowane u pana Marcina. Dlatego warto słuchać i warto być, że tak powiem, na co dzień z tym kierunkiem, bo nie wiemy kiedy, ale ukaże się coś ciekawego. To byłoby tyle na temat P3J. Pamiętajmy, to jest produkt wyjątkowy. Tego typu produktów na świecie jest może dwa, może trzy. To, co mi powiedział profesor Batieczko. Dziękuję bardzo. Powiedziałem Państwu o formach mineralnych w postaci sypkiej, ale nie sposób pominąć pewne formy, które ja również kontynuowałem, obserwując osiągnięcia Japończyków, bo oni byli dla mnie punktem odniesienia. I u nich te produkty, takie jak moje, mają swoją stałą półkę w dobrych sklepach ze zdrową żywnością, czy w sklepach zielarskich i są nieodzowne. Natomiast również nieodzowne są kolejne dwie formy, które Państwu przedstawię. To są koraliki probie ceramiczne. Jest ich w małej torebce i jest to nic innego jak probie minerały długodojrzewające, które zostały wytłoczone ręcznie i zostały wypalone w odpowiednim piecu ceramicznym w temperaturze bliskiej 1400 stopni. Takie piece w handlu nie występują, bo taka temperatura to jest kosmiczna dla producentów, w związku z tym ja musiałem sobie sam tym poradzić. Co nam dają takie koraliki? To pół książki jest na temat wody, na temat działania koralików w probie ceramicznym i znakomitej, powiedziałbym, formy, która przygotowuje wodę, wodę z pełnym spektrum. Wodę zjonizowaną, wodę o wysokim wskaźniku redox, wodę, która po zamarznięciu daje płatek śniegowy, czyli kryształ wody o najwyższym wskaźniku symetrii, wodę, która ma napięcie powierzchniowe około 50 dyn. W związku z tym jest dużo łatwiej przyswajalna, dużo łatwiej przenika przez błony komórkowe i jest to również bardzo dobrym nośnikiem dla innych substancji. Dlatego wodę, superwodę PBM, którą opisujemy w tej książce, w drugim rozdziale, wykonujemy
w tej postaci, że do wody źródlanej, na przykład Pliskożywiec, Saguaro 19, Lidl, dodajemy 2-3 koraliki tego typu, dodajemy pół rzeczki PWM-u, nieco na czubek łyżeczki P3, odrobinę soli. I ta woda, tak jak już wcześniej mówiłem, znakomicie nam służy jako forma odżywcza, jako forma energetyczna, regulująca pH, dostarczająca właściwego redox i detoksykant, czyli forma, no łącznie jest to mieszanina znakomita do pracy, w podróży, na misje, na pielgrzymki i tak dalej, i tak dalej. Takie koraliki, oprócz tego, że świetnie spisują się jako codzienna woda do picia, są dodawane do czajnika naszego, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale woda po przygotowaniu ma plus 1000 redox i jest niepożądaną formą dla nas. My powinniśmy pić o wskaźniku ujemnym, minus 100, minus 200, ale nie wodę, która ma wartość plusową. Dlatego wodę typu źródlanego, którą my normalnie pijemy, to powinniśmy wiedzieć, że to jest dopiero szkielet, w cudzysłowie, na którym musimy powiesić odpowiednie ubranie. A więc koraliki tworzą tutaj redox, tworzą odpowiednie napięcie powierzchniowe, a nasze probie minerały posadzają tą wodę w odpowiednią paletę mineralną, która jest dla nas bardzo przyswajalna i ma szereg cech, które zostały wcześniej omówione. Dalej, taka ceramika jest bardzo dobra jeszcze w wielu kierunkach, na przykład do kiszenia ogórków, do dużego słoja 3-litrowego, jakich my robimy kilkanaście na rok, a jemy prawie codziennie ogórki kiszone, swoje, dodajemy jeden koralik zaledwie. I ten koralik jest do odzyskania po roku, bo to jest forma tak jak filiżanka porcelanowa. Po wyparzeniu stosujemy dalej, możemy stosować rok i dłużej. Jeden koralik. I taki jeden koralik lokujemy w słoiku podczas, że tak powiem, nastawiania procesu fermentacji. Co nam daje koralik? Wzmacnia nam proces fermentacji. Jest formą informacyjną dla odpowiednich szczepów, które występują i tworzą nam nową jakość. Proponuję zastosować również.